Szykują się zmiany w Platformie. Chodzi o kobiety w sobotę posiedzenie Rady Krajowej po. Będzie 10 wiceprzewodniczących partii. W najbliższą sobotę w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, poinformowała w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska-Ko. Jak dodała, w ścisłym kierownictwie partii znajdzie się 10 wiceprzewodniczących z czego połowę będą stanowiły kobiety. W rozmowie w programie trzecim Polskiego jaki Dawa Błońska poinformowała, że z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń jej ugrupowanie musiało przełożyć posiedzenie Rady Krajowej. Ale odbędzie się ono w najbliższą sobotę w trybie zdalnym, bo dbamy o bezpieczeństwo koleżanek i kolegów, mówiła. Jak dodała, w zarządzie pobędzie parytet płci. W ścisłym kierownictwie partii będzie pięć koleżanek i pięciu kolegów. Platforma zawsze była otwarta. To będzie taki dobry sygnał, że traktujemy sprawy parytetu bardzo poważnie, wskazała wicemarszałek Sejmu. Była też pytana, dlaczego w pobędzie 10 wiceprzewodniczących. Teraz trochę z powodu na pandemię potrzebujemy trochę inaczej działać. Osoby, które będą w ścisłym kierownictwie partii, to są osoby rozpoznawalne. Ich udział, praca w terenie będzie bardziej widoczna dla struktur i dla Polaków. Powiedziała. Podkreśliła, że przesądzone jest, aby te osoby cieszyły autorytetem i były rozpoznawalne.